Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to zaszczytne, podwójnie dla mnie zaproszenie. Raz na samo to spotkanie, dwa do wygłoszenia wstępnego, oczywiście po księdzu biskupie, słowa. Ponieważ ma ono właśnie charakter wstępny, pozwoliłem sobie postawić generalne pytanie, raczej niż pytania szczegółowe dotyczące naszej konferencji, bo jak wiem z programu, kwestie jak we współczesnym świecie zrealizować możliwe zadania, które Polonia tylko we współpracy z państwem polskim może zrealizować, to właśnie będzie przedmiotem kolejnych wystąpień. Ja natomiast spróbuję w bardzo szybkiej galopadzie przebiec 11 wieków naszej historii, historii emigracji także, by zastanowić się nad jej perspektywą w XXI stuleciu. Zacznijmy więc od początku. Polska powstała z emigracji, jak wszystkie inne kraje zresztą. Z Afryki do Eurazji, stamtąd dalej do Ameryki i Australii. Tak wedle archeologów i badaczy antropogenezy miała ta globalna migracja przez setki tysięcy lat przebiegać. Ślady pierwszych ludzkich emigrantów na tych ziemiach, które poprzez naszą historię możemy nazwać polskimi, pochodzą sprzed pół miliona lat. To jeszcze oczywiście nie była Polska, którą zbudowali Słowianie. Byli już na tej ziemi, którą nazywamy naszą, na pewno na przełomie V i VI wieku po Chrystusie. Skąd się jednak tutaj wzięli? Według przyjmowanej coraz powszechniej koncepcji archeologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego Kazimierza Godłowskiego, ich pierwotną siedzibą w pierwszych wiekach po Chrystusie było dorzecze środkowego Dniepru, obszar występowania archeologicznej kultury kijowskiej. Zwolennicy starszej teorii, zgodnie z którą Słowianie wywodzą się od czasów rzymskich jeszcze albo i dawniejszych z terenów dzisiejszej Polski, jeszcze niedawno zarzucali brak patriotyzmu głosicielom niepolskiego pochodzenia Słowian i ich późnego przyjścia nad Wisłę. Czy uznanie emigranckiego charakteru genezy Słowian nad Wisłą miałoby być rzeczywiście dowodem braku patriotyzmu? Cóż, trzeba by postawić taki zarzut autorowi prologu do Kroniki Wielkopolskiej z połowy XIV wieku, jednego z najważniejszych dokumentów polskiej tożsamości historycznej okresu średniowiecza. Ten zarzut musiałby zostać postawiony także Janowi Długoszowi i jego rocznikom, czyli kronikom sławnego Królestwa Polskiego. Pierwszym patronem allochtonistów, a więc tych, którzy przyjęli, że Słowianie, a raczej Polacy, przyszli tutaj z zewnątrz, z emigracji, mógłby właśnie zostać ów anonimowy autor wstępu do Kroniki Wielkopolskiej. On wprowadził do zbiorowej identyfikacji następnych pokoleń Polaków niezmiernie ważną opowieść o Lechu, Czechu i Rusie. Słowianie, wywiedzieni od biblijnego Jafeta, a dalej poprzez założyciela pierwszego, według Biblii, Imperium Babilońsko-Asyryjskiego, wielkiego myśliwego Nimroda, osiąść mieli ostatecznie na obszarze Niziny Panońskiej, dzisiejszych Węgier. Tam zamieszkał Pan, bezpośredni ojciec narodów słowiańskich. Pan z Panonii miał trzech synów, najstarszego Lecha, drugiego Rusa i najmłodszego Czecha. Oni zaś opuścili Panonię i założyli trzy królestwa. Lech po wędrówce przez rozległe lasy zatrzymał się w miejscu, gdzie były bardzo żyzne pola, wielka obfitość ryb i dzikiego zwierza. I tam rozbił swe namioty. Otóż chcę zwrócić uwagę na to pojęcie. Geneza wszystkich narodów jest koczownicza. Każda wspólnota wywodzi się z koczowników, z tych, którzy w pewnym momencie osiedli, znaleźli swoje miejsce i zbudowali swój dom. Budują go przez pokolenia. I to jest właśnie centralne zagadnienie, o którym chciałem mówić dalej w tym krótkim wystąpieniu. Pragnąc tam zbudować swoje pierwsze mieszkanie, kontynuuje autor wstępu do Kroniki Wielkopolskiej, aby zapewnić schronienie i sobie i swoim. Po to jest dom, aby zapewnić schronienie sobie i swoim. Rzekł ów nasz praojciec Lech. Zbudujemy gniazdo. I to już było znane nam Gniezno. Lech zatem był praojcem Polaków, bo on dał im, czyli nam, imię Lechitów. Był też starszym bratem Rusa i Czecha, którzy stworzyli sąsiednie słowiańskie królestwa i dali im swe imiona. Jesteśmy więc tutaj nad Wisłą emigrantami, a w każdym razie migrantami z Węgier. Może to nie najgorsza perspektywa, nie mamy chyba nic przeciwko pokrewieństwu, że tak powiem, i pochodzeniu z Węgier.
Długosz, troszkę inaczej niż wspomniany anonimowy autor wstępu do Kroniki Wielkopolskiej, za odkrytymi w połowie XV wieku świadectwami starożytnych autorów, wprowadza na dobre trop sarmacki do naszej genezy. Sarmate sive Polonii, Sarmaci, czyli Polacy, żyli w Polonia sive Sarmacie Europę, w Polsce, czyli Sarmacji Europejskiej. Jesteśmy więc potomkami emigrantów sarmackich. Ten wątek rozwiną rozważania dziejopisów polskich XVI i XVII wieku. Tu zostańmy przy Długoszu. Jednocześnie bowiem z wyprowadzonej przez niego, tak jak w innych europejskich kronikach średniowiecznych, biblijnej genealogii, wynikało, że również Wandalowie byli naszymi przodkami. Wandal miał być wnukiem Jafeta i to on właśnie miał ze swymi braćmi osiedlić się w Panonii, najpierwszej i najstarszej Słowian siedzibie. Do emigracji z tej żyznej ziemi miał doprowadzić spór wewnętrzny. Wybuchły niezgody i nienawiści, potem wręcz rozłamy i otwarte wojny. Klęski między potomkami Jafeta, spory o granice ziem, osad i miast. Bracia Lech i Czech, Rusa jeszcze w ogóle nie było w interpretacji Długosza, to nie brat, ale daleki potomek naszego Lecha. Otóż Lech i Czech ruszyli w drogę. Czech został w Bohemii, założył Pragę i Welechrad. Lech dalej na północ znalazł swój kraj lesisty, lecz urodzajny, zdrowy klimatem, nie znający trzęsień ziemi, krainę, w której zamiast wina używa się piwa. W tej to krainie Lech, prarodzic i książę Lechitów, czyli Polaków, osiadł i kraj ten dziedzictwem i posiadłością dla siebie i potomstwa swego jako pierwszy ustanowił. W opowieści Długoszowej mamy więc po raz pierwszy jednoznacznie opisaną sytuację nie bliżej nieuzasadnionej migracji, ale jak najściślej emigracji, wyjścia z kraju, z Panonii, w którym źle się dzieje. Jest spór wewnętrzny, jest konflikt, wojna domowa. W kierunku, można tak powiedzieć, poszukiwania nowych możliwości, większej swobody. Powodem owej emigracji Lecha z Panonii, powtórzmy, był nie najazd zewnętrzny, ale podział wewnętrzny, wojna domowa. To ważna przestroga dla nas dzisiaj, współcześnie, którą każdy z nas może po swojemu przemyśleć. Ile takich doświadczeń emigracyjnych zapisze się już nie w dziejach bajecznych, ale w poświadczonej historii potomków Lecha, nie zliczyć i nie zamierzam oczywiście tutaj w tak krótkim czasie. Chcę natomiast zwrócić uwagę na fakt, że kiedy kończą się dzieje bajeczne, a zaczynają prawdziwe, historyczne, poświadczone przez źródła archeologiczne i inne źródła pisane, dzieje polityczne Polski, można powiedzieć, że tworzy się polski dom. Jaka była alternatywa dla polskiego domu? Bo była alternatywa, mogło go nie być. Ale byli tu już ludzie na tej ziemi. Co się z nimi działo? Wszyscy byli traktowani jako rezerwuar niewolników, porywani przez handlarzy niewolników i przez Pragę, transportowani dalej na największe rynki, do Wenecji, do Kairu, do Kordoby. Tam, gdzie setki tysięcy mieszkańców stąd, z tej ziemi, Słowian, stało się synonimem pojęcia niewolnika, sklawus. Słowianin to jednocześnie termin oznaczający niewolnika. Myślę, że to doświadczenie także powinno coś nam mówić o znaczeniu budowy domu, który ochroni nas przed losem niewolników na obczyźnie. Wtedy w X, XI jeszcze wieku, w początkach państwa polskiego, w IX oczywiście wieku przed jego zbudowaniem, zanim to państwo okrzepnie, zanim okrzepnie na chrześcijańskim fundamencie, w którym nie ma ni Greka, ni Żyda, ni niewolnika, przecież te tysiące ludzi stąd zabranych, można powiedzieć, znalazło jakąś formę życia, przeżycia, kariery. Można było zostać przełożonym eunuchów albo zarządcą budowy Pałacu Emira w arabskiej południowej wtedy Europie. Albo generałem zdobywcą kolejnych krajów dla obcego imperium, jak Al-Saklabi, zdobywca Kairu dla właśnie islamskiej inwazji. Ta perspektywa niewolnictwa jako realnej alternatywy dla budowy domu
została ograniczona w momencie, kiedy pradziad Mieszka, dziad i ojciec, wszyscy trzej wymienieni z imienia w kronice anonima zwanego Galem, zaczęli budować to państwo, które ostatecznie utwierdzi na chrześcijańskim właśnie fundamencie Mieszko. I to jest właśnie ten fundament, najpierw polityczny, budowa grodów, które zapewniają bezpieczeństwo od najazdów porywaczy niewolników, fundamenta gospodarczych, które pozwalają przetrwać tej wspólnocie politycznej i rozwijać się, i fundamentach kulturowych, które przyjmuje Polska wraz z wyborem chrztu przez księcia. Może ten dom się ostać, a raczej może zacząć rosnąć. I przez 30 pokoleń on będzie rósł, tworząc to dziedzictwo, którego nie da się tak łatwo odrzucić, jak można było odrzucić dziedzictwo koczownika, który ma ze sobą wszystko w swoim namiocie. Całe swoje dziedzictwo, tyle ile zapamiętał od swoich rodziców. Nie ma wielkiej kultury, nie ma wielkiego bogactwa, może przenosić się z tym swoim tu i teraz gdziekolwiek. Nie. Przez 30 pokoleń utrzymany dom tworzy wielką, wspaniałą kulturę. Otóż, żeby ta kultura trwała i wpisała się w szersze pojęcie, uniwersalne pojęcie kultury ludzkiej, żeby ten dom był coś wart w spotkaniu z innymi domami, potrzebne jest nie tylko zbudowanie jego murów, ale potrzebne jest włączenie się w misję uniwersalną. I tak patronem tej misji w naszych dziejach jest ktoś, kto do Polski przychodzi. Emigrant, od którego zaczyna się Polska, sama jej zapisana, oczywiście najpierw po łacinie nazwa Polonia, bo jeśli Państwo posługujecie się tym terminem i my się posługujemy terminem Polonia, to powinniśmy wiedzieć, skąd się to słowo wzięło. Otóż po raz pierwszy ta nazwa została odnotowana w żywocie świętego Wojciecha, spisanym w Rzymie na Awentynie przez Brunona Skwerfurtu w 1000 roku. Ważne jest jednak nie tylko to słowo, które ochrzciło naszą ziemię i lud w ścisłym związku z losami czeskiego emigranta, ale także specyficzne znaczenie, jakże ważne dla rozumienia Polski i emigracji zarazem, z którym od tego pierwszego użycia zostało ono powiązane. Święty Wojciech, wygnany ze swojej czeskiej ojczyzny emigrant, jest patronem polskim. To wiemy. Nie zawsze jednak doceniamy znaczenie tego patronatu. Wojska czeskiego księcia Bolesława II Pobożnego wymordowały większość rodziny Wojciecha. Musiał on, biskup Pragi, uciekać ze swojej ojczyzny. Nową drogę podpowiedział mu młody cesarz Otton III. W porozumieniu z polskim władcą Bolesławem Chrobrym Wojciech udał się wraz z bratem Radzimem Gaudentym do Polski, by nawracać sąsiednich pogan Prusów. Z Gniezna, do którego przybył na przedwiośniu 997 roku, ruszył w stronę Gdańska, stamtąd zaś, odprawiwszy eskortę wojów przydzieloną mu przez Chrobrego, wraz z bratem oraz jednym zakonnikiem, Boguszą Benedyktem, wkroczył na teren Prusów w okolicy dzisiejszego Elbląga. Tam zaczyna się nasza historyczna misja, w której Polonia, ta, o której dzisiaj tutaj będziemy mówili i mówimy, jest nam niezbędna. Cytuję. Z pobliskiego kraju Polan, nad którym sprawuje rządy chrześcijański książę Bolesław, przychodzę do was dla waszego zbawienia. De terra Polanorum, quam dux Bolislaus proximos Christiano Domino procurat, ad vos pro vestra salute venio. Te słowa, które miał wypowiedzieć Wojciech do Prusów, powtarzamy nie tylko dla potwierdzenia pierwszego użycia zwrotu Ziemia Polska, terra Polanorum, w spisanym 3 lata później żywocie. Przywołujemy je tutaj dla uwypuklenia kontekstu, w którym się one pojawiają. Ten kontekst stanowi misja. Terra Polanorum, dopiero co sama włączona do chrześcijańskiej wspólnoty, ma już być samodzielnym ośrodkiem misji, niesionej dalej, do innych. Emigracja jako misja, obowiązek niesienia wielkiej sprawy do innych, nawracania, napominania i w końcu poświęcenia dla tej sprawy. Patronem takiej emigracji i takiej Polski jest święty Wojciech. Przyszedł do ziemi polskiej, do jej nazwy z Italii, z klasztoru na Monte Cassino, z Rzymu, choć rodem był z ziemi czeskiej, tak jak Dobrawa, która przywiozła przed nim do Mieszka i jego poddanych chrzest, nie z imienia, ale z ducha.
Polska miała tę misję kontynuować. Wojciechowe apostolstwo religijne za naszą i waszą wiarę, czy raczej za nasze i wasze zbawienie, to zapowiedź późniejszego pielgrzymstwa za wolność naszą i waszą, które sformują powstańcy listopadowi w 1831 roku, a raczej ich kontynuatorzy na wielkiej emigracji z Joachimem Lelewelem na czele i Adamem Mickiewiczem. Rządy syna Bolesława Chrobrego, Mieszka II, przerwał wielki bunt, wojna domowa, reakcja pogańska. Ona zmusiła do emigracji wdowę po Mieszku Rychezę i ich syna Kazimierza Karola, nazwanego później słusznie odnowicielem. Kazimierz musiał uchodzić najpierw na Węgry. Został tam internowany, jak 905 lat po nim polscy żołnierze próbujący po kampanii wrześniowej przedostać się przez Węgry na zachód. Dopiero po śmierci króla Stefana Kazimierz mógł udać się dalej, szukać pomocy dla swej rozbitej od środka i rozebranej przez wrogów zewnętrznych ojczyzny. Znalazł ją u swego wuja Hermana, arcybiskupa Kolonii oraz u samego cesarza Konrada. Mógł wtedy stać się wybitnym księciem Rzeszy, w której zdobył, jak pisze dziejopis, wielką sławę i rozgłos rycerski. A jednak, pisze dalej nasz kronikarz anonim Galem zwany, cytuję, Kazimierz postanowił powrócić do Polski i poufnie oznajmił to matce. A gdy go matka przekonywała, by nie wracał do ludu wiarołomnego i jeszcze nie zupełnie utwierdzonego w chrześcijaństwie, lecz spokojnie zadowolił się posiadaniem matczynego dziedzictwa i sam cesarz niemiecki prosił, aby pozostał z nim, chcąc mu nadać niebyle jakie księstwo, Kazimierz odrzekł sentencjonalnie jako człowiek wykształcony. Żadnego dziedzictwa po wujach lub matce nie posiada się tak słusznie i zaszczytnie jak dziedzictwo po ojcu. I zabrawszy z sobą 500 rycerzy, wkroczył w granice Polski, a postępując dalej naprzód, zajął oddany mu przez swoich zwolenników pewien gród, z którym powoli, zarówno męstwem, jak i podstępem, uwolnił całą Polskę zajętą przez Pomorzan, Czechów i inne sąsiednie ludy i poddał ją pod swoje władztwo. Kazimierz uratował Polskę, emigracja uratowała Polskę, której mogło nie być. Gdyby nie wrócił, gdyby Kazimierz zdecydował wtedy, zostaję w kraju, gdzie mi dobrze, gdzie oferują mi piękną karierę. Nie byłoby kontynuacji państwa piastowskiego, bo był jedynym piastem, który pozostał przy życiu. I to jest właśnie ów kluczowy wybór, pięknie opisany. Albo walczymy o dziedzictwo po ojcu, o ojczyznę, albo możemy na to machnąć ręką, wybrać emigrację nie jako misję zobowiązującą do powrotu do gniazda, do współpracy z domem ojczystym, ale jako okazję do życia ułatwionego na zasadzie ibi patria, ubi bene. Kazimierz tego kluczowego wyboru dokonał. Wybrał powrót do Polski i zasłużył na miano jej odnowiciela. Jest w tej roli pierwszym w naszej historii przykładem trudnego, lecz zwycięskiego powrotu z politycznej emigracji. Emigracja jako apostolstwo, misja świętego Wojciecha, od której zaczyna się Polska, niepodległa Polska. Emigracja jako doświadczenie życiowe, zapisane w bardzo osobistym, można powiedzieć, przeżyciu setek tysięcy ludzi, którzy zostali zabrani z tej ziemi jako niewolnicy. Emigracja jako decyzja polityczna, motywowana zamiarem powrotu do ojczyzny i walki o jej uwolnienie od zewnętrznych najeźdźców, jak w przypadku Kazimierza Odnowiciela. Tych kilka wątków z najdawniejszej historii Polski utrwalonych w dziełach, które tworzą kanon początków naszej kultury, żywocie świętego Wojciecha, kronikach anonima zwanego Gala i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem czy Jana Długosza, zasługuje chyba na przypomnienie w refleksji nad polską emigracją, także tą nowożytną i najnowszą. Bo w początkach tych przegląda się dalszy bieg owych wątków i w nawiązaniu do nich zyskuje być może nie tylko czcigodnych antenatów, ale i warte rozważenia ideowe konteksty. Budowaliśmy potem dom, dalej, polski dom. Mogliśmy go budować, bo Polska niepodległości już nie straciła. Aż do rozbiorów. A więc przez 700 lat od czasów Kazimierza Wielkiego mogło to państwo, ten dom rozwijać się, wypełniać nie tylko materialnymi sprzętami, tworzyć specyfikę polskiego krajobrazu z jego kościołami, dworkami, miastami, ale także wypełniać się
co najważniejsze, duchem polskim, który stawał się coraz bardziej wyrazisty, coraz bardziej indywidualny wśród innych duchów narodowych ówczesnej Europy. Aż przyjdzie czas rozbiorów, przyjdzie czas agresji zewnętrznej, która pozbawi nas roli gospodarzy w tym domu. Może dlatego także, że bardzo duża część mieszkańców tego domu, o tym nie zapominajmy, nie była w nim gospodarzami, pozostała niewolnikami. To byli chłopi. To było 80% mieszkańców tego państwa. Tak jak zresztą w innych państwach, ten naród, który by obejmował wszystkie stany, jeszcze się nie uformował. Do tej kwestii jeszcze za chwilę wrócę. I tak zaczyna się ten okres, z którym najczęściej kojarzymy pojęcie emigracji. Czas po rozbiorach. Pojęcie wielkiej emigracji nam tutaj się przypomina najczęściej. Jego wielki, fenomenalny dorobek kulturowy z Chopinem, Mickiewiczem, Słowackim, Norwidem, Krasińskim. Ale myślę, że gdyby szukać streszczenia najkrótszego, a na więcej nie mogę sobie pozwolić, jednym cytatem znaczenia tej emigracji, znaczenia, które jest zawsze czytelne, to przytoczyłbym motto i zakończenie wiersza Cypriana Kamila Norwida, Bema pamięci rapsod żałobny. Może także dlatego, że akurat wczoraj minęła 60. rocznica interwencji sowieckiej w Budapeszcie, która we krwi utopiła powstanie wolnościowe Węgrów, które zaczęło się pod pomnikiem Bema, pamiętamy o tym. Motto brzmi tak: Jus jurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi. Co znaczy pamięć, przepraszam, co znaczy przysięgę złożoną ojcu aż do dzisiejszego dnia tak pełniłem, tak jej służyłem. To jest nasze zobowiązanie, służyć przysiędze danej ojcu. Oczywiście przenośnie, dziedzictwu, które nam ojcowie zostawiają. Jeżeli tak odpowiedzialnie podchodzimy do naszego życia, to nasza służba, jaką jest życie, przemienia to życie w sensowne. Nie pozwala mu przeminąć bez sensu. W trudnym czasie, kiedy nie było polskiego domu, w sensie państwa, ta misja wyglądała tak, jak mówi o tym ostatnia część poematu Cypriana Kamila Norwida. I powleczem korowód, smęcąc ujęte snem grody, w bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów, aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody, serca zemdlałe ocucą, pleśń z oczu zgarną narody. Dalej, dalej. A więc ta misja, misja pamięci o dziedzictwie ojców, prowadzi emigrantów do budzenia innych narodów, że są prawa słabszych, są prawa narodów uciśnionych przez imperia, wielkie imperia, które powinny runąć. Tak jak o tym mówi echo tego wielkiego wiersza Cypriana Kamila Norwida, mam na myśli wiersz Zbigniewa Herberta Przemiany Liwiusza, który kończy się taką wizją właśnie misji spełnionej zburzeniem imperiów, imperiów, które uciskają narody. Te imperia się zmieniają, ale pewne problemy i związana z tym misja emigracji powtarza się i odnawia. I tak było również w czasie ostatniej wielkiej próby, której Polska została poddana. Druga wojna światowa. Polska odzyskała niepodległość po pierwszej, stworzyła wspólnotę, która już obejmowała wszystkich. W 1920 roku obrońcy Rzeczpospolitej to udowodnili. Armia złożona właśnie, głównie z chłopów przecież, Polskę wtedy obroniła. Całe społeczeństwo dorosło do roli dziedzica wielkiego 30-pokoleniowego domu. Już nie byli parobkami na obcym. I mimo tego, że Polska była już siłą zjednoczonego narodu, uległa większej sile niemoralnej polityki dwóch totalitarnych mocarstw, które ją postanowiły zgnieść w 1939 roku. Stąd rodzi się to polskie wychodźstwo czasu II wojny światowej. Pozwolę sobie
Na koniec, zanim dosłownie ostatnie zdanie o współczesnej sytuacji powiem, przytoczyć kilka refleksji związanych z misją tej ostatniej wojennej emigracji, tak jak widział ją jeden z ważniejszych, moim zdaniem bardziej interesujących publicystów emigracyjnego Londynu. Polskie wychodźstwo po II wojnie odnowiło wzorzec emigracji oparty o instytucje, rząd, czasopisma, które były potrzebne, bo w Polsce domu zabrakło, domu suwerennego. Tę suwerenność trzeba było przenieść, jej symbole, jej instytucje na emigrację. I to zostało zrobione przez generała Andersa, przez prezydenta Raczyńskiego, przez wiadomości londyńskie, przez kulturę paryską, przez tyle innych ważnych instytucji i ludzi. Emigracja to jednak także zmiany, stany pośrednie, formy przejściowe, pogranicza tożsamości i ról społecznych. Być emigrantem wiernym etosowi i być kimś w kraju osiedlenia, robić w nim karierę, która nie przestaje być służbą sprawie. To jest wyzwanie, które stoi przed każdym pokoleniem emigrantów. Ale służyć jakiej sprawie? Do jakich granic w poszukiwaniu nowych ról wolno dojść, jakich przekroczyć nie wolno? Te pytania powstawały coraz natarczywiej, kiedy mijały lata, a perspektywa powrotu do kraju z rozwiniętymi sztandarami oddalała się w nieokreśloną przyszłość. Zaraz po wojnie koreańskiej, zamykając etap nadziei na rychłe, zwycięskie zakończenie politycznej misji wychodźstwa, takie właśnie pytania o pojmowaniu sensu emigracji i nieuchronne przeobrażenia owego sensu postawił w Londynie Juliusz Mieroszewski. Cytuję. Realne perspektywy, jakie są przed nami, można ująć w dwa punkty. A. Pierwsze pokolenie emigracyjne nie wróci do kraju i wymrze na obczyźnie. B. Młodzież tu wychowana i pokolenie urodzone za granicą w 90% pozostanie na obczyźnie nawet wówczas, jeżeli za lat 10 czy 20 otworzyłyby się możliwości powrotu do kraju. Ponieważ powyższe perspektywy wydają się najbardziej prawdopodobne, powinniśmy przystąpić do powolnej, systematycznej ewolucji instytucji emigracji politycznej, która zgodnie ze swoją istotą jest zjawiskiem czasowym i przejściowym. Równocześnie należy zacząć organizować instytucję narodu w diasporze, którą w przeciwieństwie do emigracji politycznej, która w przeciwieństwie do emigracji politycznej jest zjawiskiem stałym. Jako przykład przewidywanego zjawiska przechodzenia od emigracji politycznej ku narodowi diaspory, Mieroszewski wskazał początek kariery młodego naukowca, którego ukrył pod fikcyjnym nazwiskiem Jan Kowalski. Chodziło mu naprawdę o Piotra Wandycza, swojego kuzyna. Wykładowca historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Indiana, obywatel amerykański, gimnazjum rozpoczął w Polsce, maturę zdał we Francji, tytuł doktorski uzyskał na Uniwersytecie Londyńskim. Przez 2 lata studiował na Columbia University i nostryfikował swój dyplom. Tak przedstawiał Mieroszewski swojego bohatera. Pisał mi, że włożył wiele pracy, by przyswoić sobie prawidłowy akcent amerykański. Dziś pan Jan Kowalski nie różni się niczym od młodych naukowców amerykańskich, a jego przełożeni wróżą mu wybitną karierę uniwersytecką. Pan Jan Kowalski ma większe możliwości oddziaływania na opinię amerykańską niż 100 pisarzy zrzeszonych w Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie. Być może w grupie jego studentów znajduje się przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych lub przyszły sekretarz stanu. W każdym razie większość jego uczniów zajmie w przyszłości stanowiska polityczne, czy to w służbie zagranicznej, czy w licznych biurach Departamentu Stanu. Pan Kowalski symbolizuje owo niezmiernie ważne stadium przejściowe w ewolucji Polonii, pisał Mieroszewski. Analizując ów wybrany przez siebie przykład, wskazywał w nim zjawisko szersze, które musiało wystąpić w emigracyjnym drugim pokoleniu wśród ludzi, którzy wyszli z kraju w czasie wojny, zbyt młodzi jeszcze, by zrosnąć się z instytucjami i mentalnością II Rzeczpospolitej. Od tego, w jakim stopniu nowa kariera, nowe życie będzie związane z polskością, z jakim jej rozumieniem, od tego zależy skuteczność wolnościowej, wyzwoleńczej misji emigracji na nowych warunkach. Za najsłuszniejszą drogę do spełnienia owej misji Mieroszewski uznawał wprowadzenie Polaków, właśnie tych z drugiego pokolenia, z izolacji, z getta politycznego, kulturalnego i intelektualnego. Musimy wejść w społeczeństwa zachodnie, jeśli chcemy wywierać formatywny wpływ polityczny i kulturalny.
Publicysta kultury rozumiał, iż, cytuję, pan Kowalski nie będzie mógł być takim samym Polakiem jak każdy z nas. Jego polskość będzie czymś innym i różnym niż totalna, bezkompromisowa polskość Cata Mackiewicza. Ale z tej innej, węższej polskości pana Kowalskiego nie możemy zrezygnować, gdyż możliwości oddziaływania politycznego owej węższej polskości panów Kowalskich są niepomiernie większe niż możliwości politycznego oddziałania Catów Mackiewiczów. I z tego względu polskość Kowalskich jest dla nas politycznym zagadnieniem o olbrzymim znaczeniu. Koniec cytatu. Dziś, zastanawiając się nad rolą społeczną, polityczną, kulturotwórczą i opiniotwórczą emigracji Polonii współczesnej, powinniśmy chyba i te aspekty jej historii uwzględnić, które mieszczą się w losach ludzi owego drugiego i trzeciego później pokolenia, oddziałującego nie tylko na samo środowisko wychodźcze i nie tylko na kraj, ale także na elity społeczeństw zachodnich, w które wchodzili. Nie tylko w dziedzinie polityki i nie tylko na polu literatury czy sztuki, ale również w nauce, w szczególności w naukach społecznych, jak również w publicystyce i mediach. Jak, przekraczając granice wąsko rozumianej, starej, rzec można, emigracji, realizować tę misję, którą wskazywał w swym artykule Mieroszewski? To pytanie, jak sądzę, bardzo aktualne. Posłuchajmy jeszcze, to już ostatni cytat, jak wyobrażał sobie tę misję właśnie Mieroszewski. Istotną treść tej polskości, która powinna być w nowych, zrozumiałych dla zachodniego odbiorcy formach zachowana w ludziach drugiego czy trzeciego pokolenia, stanowić miało popieranie polityki wolnościowej i przyczynianie się do rozwoju kultury polskiej na obczyźnie. Nade wszystko jednak właśnie wpływ na społeczeństwa zachodnie w duchu wierności moralnej koncepcji polskości. To wydaje mi się najważniejsze. Cytuję. Polskość na tle tego, co określamy kryzysem współczesnej cywilizacji, urasta do rangi koncepcji moralnej, którą można wyznawać i głosić w każdym języku. Aspekt moralny polskiego poglądu na istotę współczesnego konfliktu stanowi o fundamentalnej różnicy pomiędzy myślą polityczną Zachodu a polską myślą polityczną. Słuszna sprawa nabiera tylko wówczas cech koncepcji moralnej, jeżeli budzi w ludziach gotowość ofiary. Idea wolności utraciła na Zachodzie aspekt moralny i przestała być tą najwyższą wartością, której imperatyw moralny każe bronić bez względu na ryzyko i ofiary. Wolność odarta z moralności stała się commodity, jedną z wielu w bazarze zachodniej cywilizacji. Jeżeli idei wolności nie potrafimy przywrócić aspektu moralnego, nie zdołamy jej obronić. Bezmoralna wolność nie wydobędzie z młodych Amerykanów czy Anglików, którzy chcą żyć w spokoju, dobrobycie, determinacji, odwagi i gotowości ofiary. Tak jak lęk jest zaproszeniem do agresji, tak bezmoralna wolność jest zaproszeniem do niewoli. Mówiąc o misji Polaków w świecie, miałem na myśli, ciągle cytuję Mieroszewskiego, ów moralny aspekt polskości wolności. To jest więź, która nas łączy i to jest treść naszego posłania dla zachodnich pogan. Można się zastanowić, czy te słowa po upadku Związku Sowieckiego, po kryzysie komunistycznego, alternatywnego systemu antywartości ma jeszcze sens? Czy nadal powinniśmy przypominać światu o przysiędze złożonej Ojcu, serca zemdlałe cucić, pleśń zgarniać z oczu narodom? Dzisiaj zmieniona jest sytuacja w stosunku do czasów Mieroszewskiego, przede wszystkim w jednym fundamentalnym wymiarze. Odbudowujemy dom w Polsce. Polska nie jest już domem niewoli. Nowy rząd, przede wszystkim przez swoją politykę demograficzną czy prorodzinną, przez próbę odbudowy polskiej gospodarki i położenie nacisku na politykę tożsamościową w kulturze, w pamięci historycznej, odnawia te trzy fundamenty, które legły u podstaw polskiego gniazda 1100 lat temu i które pozwoliły mu trwać i rozkwitać przez kolejne stulecia. Ale nie obronimy tego domu bez misji, w której Polonia jest najznakomitszą naszą szansą, w obronie pojęcia samego domu, pojęcia ojczyzny. Bo dzisiaj zagrożenie dotyka nas w Polsce tutaj,
i w całej Europie zagrożenie polegające na wmówieniu nam, że dom w szerszym pojęciu, jako wspólnota narodu, że ojczyzna nie jest już nam potrzebna, że powinniśmy cofnąć się niejako w rozwoju do czasów koczowniczych, do czasów sprzed kultury, do czasów sprzed tożsamości, do czasów sprzed moralności. Próbując tu w Polsce budować, odbudowywać dom, próbując bronić jego granic przed zalewem tak zwanej politycznej poprawności, która wycelowana jest w zniszczenie wszelkiej tożsamości, wszelkiego pojęcia domu, która opiera się na wizji, jeszcze raz to powtórzę, i to łączy nas z przesłaniem, które Mieroszewski kierował do swoich współtowarzyszy emigracyjnej niedoli. Ta współczesna wizja świata odarta jest z moralności w większym jeszcze stopniu niż to było w czasach Mieroszewskiego. To jest wizja człowieka, który żyje tylko w danej sekundzie, który nie ma w związku z tym rodziców. Wobec rodziców proponowana jest polityka zabij ojca, matkę oddaj do domu starców. I który nie chce mieć dzieci, nie chce żadnej kontynuacji. Dla dzieci mamy aborcję, jeżeli mieszkanie jest za ciasne. Oczywiście tego rodzaju perspektywa jest u samego swojego rdzenia niszcząca dla idei domu, dla idei wspólnoty, dla idei tożsamości, dla idei ciągłości. Otóż te wszystkie zjawiska są zagrożone nie w Polsce tylko. I atak na nie nie jest przecież kierowany z Polski. Sercem tego ataku nie jest Warszawa. To jest kryzys całej cywilizacji zachodniej. Jeżeli Polonia, czerpiąc z dorobku chrztu 1050 lat temu odebranego i z pracy pokoleń, które ten polski dom przetworzyły w prawdziwą skarbnicę wartości moralnych i kulturowych, w tę polskość pojmowaną moralnie, jak pisał o tym Mieroszewski. Jeżeli Polonia współcześnie podejmie na nowo rolę misjonarzy, jak święty Wojciech, w nawracaniu współczesnych pogan, którzy także są gotowi zabijać, tak jak ci Prusowie, zabijać najsłabszych, bezbronnych. Jeżeli będziemy umieli sięgnąć do zasobów naszego polskiego domu, który zakorzeniony jest we wspólnocie moralnej łacińskiej Europy i połączyć wysiłek tutaj kształtowany, w tym domu, przez władze, które rozumieją sens domu i ojczyzny. Z misją Polonii, która przypomni o tym znaczeniu w Niemczech, we Francji, w Ameryce. Tylko wtedy polski dom i sama idea domu się ostoi. Dziękuję bardzo.